Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Kornhauser i mam dużą przyjemność porozmawiać dzisiaj z świetnym pisarzem, filmowcem, fotografikiem, dziennikarzem, wspinaczem, podróżnikiem, przewodnikiem, Archilem Kikodze. Archil Kikodze jest z nami. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Nasze spotkanie jest przygotowane przez Fundację Ośrodek Wydawnictwo Pogranicze, które wydało w 2020 roku powieść Archila Słoń Południowy. Jest to ta książka. To jest druga książka Archila Kikodze, która wyszła w Pograniczu. Wcześniejszą był zestaw opowiadań Ptaki i ludzie. W 2016 roku Słoń Południowy, pierwsza powieść, jeśli można ją nazwać powieścią, wyszła w wersji oryginalnej, gruzińskiej. I 4 lata później mamy ją po polsku i mam nadzieję, że spędzimy teraz owocny czas na omawianiu tematu tej powieści, którym właściwie jest miasto Tbilisi, które staje się bohaterem tej książki. Moje pytanie, takie pierwsze, wstępne, jest takie, czy lubi pan swoje miasto? Czy Tbilisi jest tutaj miastem, które jest jakimś bezpiecznym portem, przystanią, czymś, co trzyma się uczuć, wspomnień, własnych prywatnych historii, czy jest jakimś problemem, kłopotem, czymś, co nie pozwala oderwać się głównemu bohaterowi, narratorowi. Jak to wygląda? Czy Tbilisi da się lubić, czy raczej jest problematyczne? W pierwszej kolejności chciałbym się przywitać z panem prowadzącym oraz ze wszystkimi, kto nas słucha. Dla mnie jest wielkie szczęście, ogromne szczęście, że ta książka została przetłumaczona na polski. I bardzo się cieszę również, że to akurat Fundacja Pogranicze zrobiła to. I bardzo jestem szczęśliwy, że tłumaczką tych obydwu książek była pani Magda Nowakowska. Generalnie jak zacząłem pisać książkę oraz w ogóle, tak, twierdzę, że nie lubię tego miasta, ponieważ za dużo bólu, za dużo tragedii przeżyłem na tych ulicach, bo mieszkałem tam cały czas, tak, spędzałem cały czas na ulicach i znam bardzo dobrze to miasto. Jak zacząłem pisać tą książkę, nie chciałem, żeby ona była taka sentymentalna, taka uczuciowa. Chciałbym, żeby bardziej wyglądała na, bardziej była bezwzględna, tak? I czasami dostawałem nagany, że od różnych ludzi, że powiedzmy, no nie nagany, tylko tak pretensje, powiedzmy, że za bardzo sentymentalna ta książka wyszła. Zgadza się, że to miasto jest powiedzmy skomplikowane socjalnie. I człowiek nosi to brzemię przez całe życie. Ja chciałem dopytać w takim razie, czy w tym sensie
Tbilisi jest czymś szczególnym, szczególnym miastem, szczególną przestrzenią w ramach Gruzji dla pana, to znaczy, czy jest jakimś ciałem obcym w Gruzji, czy przeciwnie, jest czymś, co zespala te rozmaite kultury, zwyczaje, tradycje. Jak pan to widzi? Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście kiedyś Tbilisi było miejscem, gdzie różne kultury spotykały się ze sobą. Ale teraz właśnie miasto zostało takim jakimś wielkim zwierzęciem, które jest na wyginięciu. Podobno jak dinozaur albo ten południowy słoń, tak? I to miasto jest bardzo duże, stało się bardzo duże. Nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, ale niemniej jednak jest bardzo ciekawym miejscem. I naprawdę rzeczywiście jest takim odrębnym miejscem od całej Gruzji, w całej Gruzji, tak? Takim wyjątkowym miejscem. Choć połowa ludności właśnie mieszka w Tbilisi, tak? Ludności w Gruzji mieszka w Tbilisi. I myślę, że generalnie Tbilisi i w ogóle kraj Gruzja to nie jest łatwym miejscem do zamieszkania, ale bardzo ciekawe miejsce dla pisarzy, bo tyle rzeczy się dzieje, tyle wariactwa się dzieje, że no to jest ciekawe, tak, dla pisarza. To wcale nie jest nudne miejsce. Mam pytanie w takim razie co do samej książki i jej konstrukcji, jej pomysłu na nią. Ta proza opowiada jeden dzień z życia narratora filmowca, który przemierza miasto, które jest fizycznym miastem, ale jest też zbudowane ze wspomnień i z wyobrażeń. Jeszcze chciałem dodać, że te wyobrażenia często są bardziej realne, aniżeli samo miasto, takie, no, które jest dostępne temu wędrowcowi. To znaczy, jakby wyobrażenia są bardziej realne niż świat realny. W związku z tym też chciałbym zapytać o ewentualne inspiracje chociażby Ulyssesem Jamesa Joyce'a, który jest w podobny sposób skonstruowany, też opowiada o jednym dniu pewnego Dublińczyka, mieszkańca Dublina, i chciałbym zapytać o tą konstrukcję, o ten pomysł właśnie na ukazanie takiego świata. Wstydzę się przyznać, ale no muszę to powiedzieć, że nie czytałem Ulyssesa Jamesa Joyce'a jeszcze. Tak, ja nie czytałem tej książki, ale wiem, że to się działo właśnie tam też w ciągu jednego dnia. Dlaczego wybrałem swoją fabułę? Dlatego, że myślałem, że to byłoby łatwe napisać książkę, gdzie na początku się, powiedzmy, dzień się rozpoczyna, a na końcu się kończy. A co z tą realnością w takim razie i z tym, że wspomnienia, wyobrażenia są bardziej realne, bardziej rzeczywiste dla tego narratora niż to, co dotykalne, to, co zmysłowo odczuwalne, to, co wokół niego podczas tej wędrówki. Czyli że to, co takie, no właśnie, z pamięci wzięte i wyobrażone jest bardziej realne niż to, co
materialne, to co widziane w mieście. Ponieważ tak, tak się dzieje, takie jest wrażenie, ponieważ myślę, że ten człowiek znajduje się w momencie, kiedy coś musi się skończyć w jego życiu. Może jego życie może się skończyć. Jego przyjaciel na przykład, on też niby żyje, ale tak naprawdę jest martwy. Dla bohatera książki przeszłość to raczej przyszłość. Jego przyszłość to raczej przeszłość, powiedzmy. Nie? Generalnie jest tak, że pisząc książkę, ja jeszcze nie wiem, o czym to będzie, tak? Jak to będzie wyglądało. Czasami czytam krytyków, tak? I dowiaduję się ciekawych rzeczy z tych recenzji. Jedno na przykład, jeden komentarz był taki, że taka recenzja, że ta książka jest o tym, że co powinien człowiek zrobić, żeby wybaczyć sobie. Chciałbym zapytać w takim razie o samego tego bohatera, narratora. Z jednej strony próbuje on znaleźć dla siebie jakieś miejsce, złapać się konkretnie czegoś, jakiegoś jednego elementu, właśnie wspomnienia. Próbuje mieć bliskość z jakąś osobą, ale zawsze to jest zapośredniczone w czymś, zawsze jest z jakimś parawanem, zawsze jest jakaś przeszkoda, tak? Jedyna bliskość, na jaką go w tym momencie stać, jakie się może poświęcić, to jest bliskość poprzez, nie wiem, Facebooka, Skype'a, poprzez internet, tak? To znaczy on chodzi po mieście, ale cały czas ma przed sobą telefon, smartfon i cały czas jakby tam poprzez ten smartfon postrzega rzeczywistość i próbuje budować relacje. To jest bardzo ciekawe, takie z jednej strony jakby jest fizycznie w mieście, ale z drugiej strony cały czas poprzez internet buduje tę swoją relację z innymi. Oto mój telefon. To nie jest smartfon i do tej pory nie mam smartfona. Ja też nie mam. Ja też nie mam. Pokazuję. Stara Nokia. Forever. Magram. Też jestem użytkownikiem Facebooka i rozumiem, że to jest sieć społecznościowa, która powiedzmy pomaga ludziom się łączyć, tak, że próbuje zbliżyć ludzi. Ale zauważam, że to jest miejsce, które właśnie pokazuje, jak bardzo samotni są ludzie. I właśnie jako przykład, albo może nie przykład, tylko można powiedzieć, w książce była taka wzmianka, kiedy bohater ogląda zdjęcia swojej byłej dziewczyny, Nelly, która podróżuje w Jordanii i w Izraelu z jakimś tam mężczyzną. I to wziąłem z życia. Była taka dziewczyna, która nawet nie jest Gruzinka i zacząłem oglądać jej zdjęcia i zobaczyłem, że ta dziewczyna była z kimś właśnie w jakimś innym kraju i ona była z kimś, ale jednakowo na tych zdjęciach widać było, jak oni są obcy sobie, wyobcowani. Pomysł też tego bohatera był taki, że on jest filmowcem, tak, on jest reżyserem, ale on już nie robi filmów jako reżyser, ale on zabronił sobie robić te filmy, ale on ogląda świat, widzi świat jako w filmie, jako przez kamerę. On pozostał jako obserwator, ale ogląda
ogląda na życie, patrzy na życie jako przez kamerę. Tak, zgadza się. Dużo osób mówi, że to jest gotowy scenariusz. Ta książka jest gotowy scenariusz na film, można zrobić na to film. Ja nie chcę zrobić z tego filmu, ale przyjmuję to jako komplement, bo właśnie to był właśnie mój pomysł początkowy. Chciałbym zapytać też o to konkretne Tbilisi, które jest w tej książce, w tej prozie. Pisze pan o mieście z taką dbałością o detal, o szczegół, o konkretne miejsca. Pojawiają się nazwy poszczególnych dzielnic, ulic, konkretne parki, zaułki, place. Chciałbym zapytać o to, o tą mapę miasta, mapę Tbilisi, która jest w tej prozie. Czy to są miejsca szczególnie na przykład panu bliskie, czy w jakiś inny sposób prowadził pan swojego bohatera po tym mieście? Oczywiście, że opisuję miejsca często uczęszczane przeze mnie, tam gdzie mam emocjonalne, powiedzmy, bliskość emocjonalną i jakieś tam, powiedzmy, tam przeżycia różne, ale dzielnica, to nie jest dzielnica, gdzie ja się wychowałem. W tej dzielnicy, akurat z tej dzielnicy pochodzi ten drugi bohater, kolega Tazo. Ale chciałbym powiedzieć, że to jest geografia ma bardzo duże znaczenie. Bardzo dużo szukałem miejsca, gdzie chciałem osiedlić swojego bohatera. Co on miał widzieć, jak on wychodzi z domu, tak? I były trzy czynniki, co zadecydowało o konkretnej geografii. Zaraz powiemy. Trzy powody, tak? Dlaczego główny bohater zamieszkał przy ulicy Kijaceli? Ponieważ na tej ulicy mieszkał Lawrenty Beria i chciałbym po prostu zrozumieć, co ci ludzie, którzy teraz tam mieszkają, jak oni mają poczucie, że jakieś tam, powiedzmy, jakieś zło było obok tutaj kiedyś. Drugi powód to jest Park Vera, gdzie wiedziałem, że będzie jakaś akcja strzelanina i takie klimaty westernu, to chciałbym, żeby w tym parku się odbyły. I trzeci powód to jest duże lustra, które są właśnie w tych domach przy ulicy Kijaceli, że w tym lustrze właśnie to jest, w tym lustrze człowiek widzi od dzieciństwa, oni dorastali i widzieli siebie. Tak. Chciałbym zapytać jeszcze w takim razie o przyrodę w mieście, przyrodę w Tbilisi, bo bardzo często bohater zagląda do parków. Nie tylko do parku Vera, ale też do innych parków. Mam wrażenie, że często jakoś zwraca na to uwagę. No i też las, do którego jest blisko z centrum Tbilisi. Więc chciałbym zapytać, czy to też wiąże się z pańskim zainteresowaniem wędrowaniem, górami i byciem przewodnikiem, ornitologiem i wspinaczem, czy niekoniecznie, czy raczej istotniejsze dla pana są te miejskie
takie bardzo mocno związane z centrum uliczki, strome uliczki, zaułki. W pewnym momencie wręcz mowa jest o tym, bohater mówi, że miasto jest autentyczne tam, gdzie jest właśnie odrapane, brudne, zwyczajne. W tej książce, chciałem uciec od przyrody, chciałem, żeby było to bardziej mniej urbanistyczna, tak, miejska to książka, ale jednak widać, że lubię przyrodę i to po prostu nie mogłem z tego tematu uciec. W rzeczywistości w Tbilisi jest, różne problemy są i nie wiadomo, czy jutro te domy, których ja opisuję, już nie będzie tych domów, tych małych domków i jakiś inwestor wybuduje, zburzą te domki, inwestor wybuduje coś innego. Tbilisi traci swoją autentyczność z dawnych czasów. Przez wejście kapitalizmu czy czegoś tracimy, tak? Tracimy klimat tbiliski i tracimy ludność, bo no, ta globalizacja widać, tak? Widać globalizację w Tbilisi, ponieważ wcześniej ludność, mieszkańcy Tbilisi byli przywiązani do swoich dzielnic, do tych miejsc, gdzie oni żyli. A teraz ludzie mieszkają tam, gdzie chcą, tam gdzie mogą, tak? Tam, gdzie mogą. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale tak, no, globalizacja jest przyczyną. Chciałem opisać uliczki, gdzie się wychowałem, no, ale te parki właśnie dodało się przez miłość do natury. Chciałem zapytać, czy jakiś wpływ na pisanie tej książki miała wielka powódź, która nawiedziła Tbilisi w 2015 roku, która zresztą jest opisana w tej książce. Czy myśli pan, że to był taki moment, w którym można było sobie pomyśleć właśnie, nie wiem, o tej zagładzie miasta, o tym, że miasto tak łatwo po prostu zmyć i właściwie za chwilę już go nie będzie. Czy to nie tylko kapitalizm, globalizacja są tymi przyczynami tego, że miasto znika, miasto jakoś może szybko zamienić się w coś innego niż było do tej pory, ale też potęga natury, jakby sama przyroda jest tak nieprzewidywalna, że może być takim czynnikiem, który zabierze nam właśnie te nasze domy, ulice, dzielnice. Ja byłem świadkiem tych wydarzeń i dotknęło to moją ulicę, też dzielnicę. I ja byłem najbardziej przygotowany do tego zdarzenia, ponieważ wśród sąsiadów, powiedzmy, ponieważ chodzę, jestem człowiekiem natury, więc mam w domu jakiś tam topór, latarkę i powiedzmy zostały te one zużyte w tym, podczas tego zdarzenia. I to się stało tak naprawdę przez głupotę człowieka, ponieważ ta rzeka była, powiedzmy, nad rzeką zbudowano drogę i ta rzeka raz na 50 lat zawsze miała te właśnie przypływy, takie powiedzmy, zwiększała się rzeka i po prostu nie wolno było budować tam drogę i zamykać tą wodę pod drogą. Nie mogę powiedzieć, nie powiedziałbym, że to miało jakiś wpływ na mentalitet mieszkańców Tbilisi. W Tbilisi różne rzeczy się dzieją i ludzie zapominają szybko o takich zdarzeniach i
Nawet już zaczęli budować jakieś nowe domy i nowe budowy obok tej rzeki. Najbardziej przygnębiające dla mnie było to, kiedy oddziały specjalne, tam żołnierze, tak, zabijali te zwierzęta i oni czuli tą satysfakcję. Oni czuli, że są potrzebni i oni to robili właśnie z satysfakcją. Dla mnie to było przygnębiające. Geli an tundats vepkhvi an ragatsa es es zan gamtkunveli iqo ra ro am adamianebs utsebis gauchitat ro shenze mnishnelovanebi arien imetro khelshi iari uchi nawet bo ten narrator mówi w pewnym momencie, że najgorszym koszmarem dla niego, jakimś horrorem byłoby żyć w mieście czy w państwie, które jest rządzone przez wojskowych, przez żołnierzy. Exactly. Tak, nawet własnych właśnie. Chciałbym jeszcze nawiązać do takiego mitycznego wymiaru właśnie, który cały czas się unosi nad tą opowieścią. To znaczy z jednej strony mamy miasto właśnie realne, którego różne części, zakamarki, dzielnice poznajemy, postaci, które się przechadzają, które tworzą to miasto. A z drugiej strony mamy cały czas jakby odwołania do historii miasta, do jakichś kulturowych wyznaczników, do postaci reżyserów, nie wiem, Prajanova, który się nagle pojawia. Oczywiście na fotografii, ale zawsze. Więc chciałbym zapytać, jak to jest? Jak pan myśli? Czy wydaje się panu, że te dwa wymiary miasta, właśnie ten realny i ten mityczny, jakiś taki obecny w kulturze i w świadomości społecznej, jakoś się ze sobą dogadują? Jest jakiś dialog między tymi wymiarami? Czy to są zupełnie różne miasta? To takie codzienne miasto i to miasto właśnie zupełnie, zupełnie mityczne. Bardzo dobre pytanie i na które jest trochę trudno mi odpowiadać, ale spróbuję. Wracając do książki, do swojej książki, mam do tej książki wrzucone bardzo dużo rzeczy, tak? Bardzo dużo spraw. Kiedy pisałem tak tę powieść jak urbanistyczną, tak o mieście, zacząłem wpychać tam różne rzeczy, które mogą tam nienaturalnie się okazać, tak? Okazać się nienaturalne. Na przykład Prajanov, zaś temat Prajanova to ten zdjęcie, które jest opisane w książce, to się działo w mojej ulicy, tam na mojej ulicy i on mieszkał no, obok, tak, sąsiadem prawie i no, teraz ta ulica nosi nazwę mojego ojca. To spotkanie, mi się wydaje, że to spotkanie się nie dzieje, tak? To spotkanie nie następuje, ponieważ każda rodzina ma swoją mitologię i one nigdy nie są takie same. Ja to nazywam jako chorobę postradzieckiej przestrzeni. Jako, że ludzie boją się myśleć, oni boją się nazywać rzeczy własnymi imieniami. Nie jestem pewien, czy odpowiedziałem na to pytanie, bo to było trudne pytanie i nie mam odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie. Będę o tym myślał dużo. Jasne, zresztą chyba no, też trudno by faktycznie tak odpowiedzieć jednym zdaniem tak na szybko.
Chciałbym zapytać pana jeszcze o jedną rzecz, która mnie zaciekawiła, zainteresowała i jakby frapowała przez cały czas lektury. Mianowicie nawet o dwie rzeczy. Pierwsza z nich dotyczy jakiejś takiej właściwie oniryczności. No nie wiem, mam wrażenie, że z jednej strony jest to taki najzupełniej realny dziennik z jednego dnia, ale z drugiej strony cały czas mam wrażenie, jakby ten bohater w ogóle nie wstał rano, tylko cały czas spał. Cały czas był w tym swoim mieszkaniu, łóżku, jakby wszystko sobie albo śnił, albo tylko wyobrażał, że to się dzieje naprawdę. I mi się jakby od razu skojarzyło to z pewną konwencją wręcz takiego bardzo specyficznego realizmu magicznego. Właśnie to, że wszystko się dzieje, ale równie dobrze może dziać się tylko w wyobraźni bohatera, że on to sobie wszystko może tylko wyobrażać, w jakiś sposób próbować swoją samotność jakby zagłuszać tymi wszystkimi historiami, postaciami, zdarzeniami. To jest jakby pierwsza rzecz, a drugą powiem za chwilę. I tak, i pytanie jest w związku z tym? No więc pytanie, czy jakby można by to trochę traktować jako... No właśnie, znaczy pytanie, czy można traktować tę powieść w sposób właśnie mniej realistyczny, tylko właśnie w taki, jakby to był taki jakiś sen, prawda, w którym się miesza wszystko ze wszystkim. Sam pan powiedział zresztą, że wrzucił pan do środka bardzo dużo różnych rzeczy, prawda, że to jest rodzaj kolażu takiego. To się składa z takich różnych obrazów, jak taka mozaika, czy właśnie taki kalejdoskop, tak, że zaglądamy i to się wszystko tak zmienia. Te obrazy się tak jeden za drugim pojawiają, trochę jak we śnie. Więc czy można właśnie to tak traktować, jako taki jako podróż senną bardziej niż realną? Nie myślę o tej książce tak, jako śnie, ale bardzo się cieszę, że pan ma takie odczucia. Często spotykam ludzi, którzy właśnie mają swoją interpretację tych zdarzeń, które się dzieją. Ktoś tam zobaczył tam szatana na przykład, ktoś miał o tym deszczu, które się dzieje na końcu książki, to mu powiedział, że to jest taka powódź, jakaś tam taka, tak, biblijna powódź, jak się nazywa. To jest po prostu książka o człowieku, który bardzo dużo myśli o przeszłości i mniej o przyszłości. Kartelistwis, to jest ჩვენ ძალიან ისეთი თვისება, царსული, ყოველთვის царსული ცხოვრება და აწმყოზე მომავალზე ნაკლები ფიქრი, ესეც ისეთი ადამიანია რა. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo mówiłem wcześniej o tej jednej, która mnie ciekawiła, a druga rzecz to jest jakby coś dokładnie odwrotnego. Faktycznie, to znaczy też taka druga moja myśl była, czytając tę książkę, że to jest opowieść o człowieku, który jakby żyje swój ostatni dzień w życiu. To znaczy to jest jakby tuż przed śmiercią. Spotyka wszystkie osoby, które są dla niego ważne. Przyjaciół. Próbuje się skontaktować i myśli o swojej byłej dziewczynie. O swojej córce. O swoich nauczycielach, kolegach z podstawówki, sąsiadach, czyli jakby te najważniejsze dla niego osoby, wszystkie w tym jednym dniu jakby spotyka, czy fizycznie właśnie, czy poprzez internet, próbuje o nich myśleć. To tak jak w ostatnim momencie, nie wiem, w jakiejś takiej chwili, w której zdajemy sobie sprawę, że umieramy, nie wiem, nie czeka nas już nic w życiu, przelatuje nam przed oczami całe nasze życie. Przypominamy sobie wszystkie najważniejsze postaci i momenty tego życia. Jakby ten bohater jest postawiony w takiej sytuacji, jak gdyby. Trochę się jakby
próbuje rozliczyć ze swojego życia w takim, no jakby w jeden dzień, w jednej chwili de facto, prawda? Czy taka interpretacja odpowiadałaby panu, czy niekoniecznie? Pierwszy raz słyszę taką interpretację o tym właśnie, o tej książce, tak, o Południowy Słoń. Właśnie wychodzi mój nowa powieść, już wyszła. I tam jest też to poruszone, tak, ten ostatni dzień. I jeszcze? Ჩვენ ყავდა ეგეთი არაჩეულებრივი მწერალი გურამ დოჩანაშვილი რომელიც ამასთანაც გარდაიცვალა ერთი წელიც არ გაგა მელიჩმი такого доброго писажа Гурама Дочанашвили Гурам Дочанашвили который ну вообще змарк там в зашем року и он mówił że on писал powiedzmy о главных тематах. I tak samo ja piszę, kiedy piszę coś, to próbuję dotykać tych głównych tematów dotyczących życia i śmierci. I że nie ma nic innego niż poza śmiercią, tak? I może to powoduje taką interpretację, że poruszam w książce takie główne tematy. Bo też mi się to skojarzyło z takim filmem Joachim Trier, reżyser, który nakręcił taki film, z dwóch reżyserów, jest Lars von Trier oczywiście, ale chodzi mi o Joachima Triera, i on nakręcił taki film, zdaje się, o tytuł jest Oslo 31 sierpnia, coś w tym stylu, właśnie, który jest, od razu mi się skojarzył z pańską książką. Tam też główny bohater, jak gdyby, nie jest to powiedziane wprost, ale jakby ma do dyspozycji jeden dzień w życiu, być może ostatni dzień w życiu, i właśnie próbuje albo spotkać się z ludźmi, których kocha, lubi, z którymi jest blisko, albo jakoś, nie wiem, przynajmniej pogodzić się z ludźmi, z którymi jest skonfliktowany, albo jeszcze ostatni raz porozmawiać z kimś. I jakby sama atmosfera mi jakoś bardzo tutaj się skojarzyła z pańską powieścią. I wydaje mi się, że jakby to jest jakieś takie mocne wrażenie, i myślę, że tą wizję, którą pan przedstawia w książce, jakoś tak się mocno czuwa po prostu, i mam wrażenie, że to jest jakby sukces książki, że ona wywołuje takie osobiste wrażenie. Am filmie się zagadniki armii na chaustu, na cnobiesa ta ulimara. Tak, słyszałem o tym filmie, ale nie oglądałem go. Tak naprawdę dobrze jest. W sztuce i dobrze jest pamiętać, że w sensie w sztuce, no, dobrze, że człowiek pamięta, że kiedyś umrze. Tak, żeby pamiętał swoją przeszłość i pamiętał, że no w pewnej chwili to człowiek umiera. To jest bardzo normalna rzecz i ja myślę, że człowiek powinien o tym myśleć. Ეს გონია ძალიან ნორმალური. აი ეს რო სადღაც აკაკებს რა. I w tym nie ma nic złego o tym myśleć, ponieważ jeżeli ludzie będą myśleć o tym, to nie będą robić, będą robić mniej złych rzeczy. Dziękuję za tę odpowiedź. Mam jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć na koniec być może naszej rozmowy.
I tym wątkiem jest to, czy można pana powieść, jednak utwór literacki, traktować jako swoisty przewodnik po mieście, pod Tbilisi. Czy, no bo jest pan w końcu też autorem książek przewodników po parkach narodowych, czy jakby ta powieść byłaby rodzajem też swoistego przewodnika, z którym można by chodzić po mieście i odkrywać te wszystkie konkretne lokalizacje, o których pan pisze, tak jak chodzi się właśnie z Ulyssesem Joyce'a po Dublinie, albo z książkami Milienka Jergowicza po Sarajewie i wielu innych pisarzy, nie wiem, czy da się w ten sposób, czy nie wiem, z książkami Kawki po Pradze, czy da się w ten sposób potraktować pańską książkę i czy byłby pan zadowolony, widząc czytelników, którzy z książką chodzą i oglądają miejsca, o których pan pisze w powieści? Bardzo bym się cieszył, gdybym widział takich ludzi chodzących z moją książką, chociaż to nie jest przewodnik turystyczny, tylko literacki, tak? I dlatego chciałbym, żeby oni tam traktowali to jako literacki przewodnik, tak? I myślę, że literatura to jest dobrym sposobem poznać kraj i ludzi. Kiedy ja podróżuję do jakiegoś kraju, to często czytam dużo literatury tego kraju i żeby po prostu mieć przewodnika, żeby poznać kulturę danego kraju, używam literatury zamiast mapy, tak? Fizycznej mapy. Myślę, że to jest dobry moment na dokonanie jakiejś właśnie tutaj puenty i w ogóle ta wypowiedź o tym, że literatura jest w pewien sposób, czy może być mapą rzeczywistości, jest dobrą puentą naszej rozmowy. Dlatego bardzo cenię to, co robicie w Polsce i bardzo, bardzo chciałbym podziękować pana Jakuba za to, że to, co robi. I chciałbym zaprosić go do Gruzji serdecznie. Bardzo dziękuję i bardzo mi miło i z przyjemnością się spotkam nie tylko online, tylko też w rzeczywistości. I chciałbym powiedzieć jeszcze na zakończenie, że książka Archila Kikodze jest znakomita i polecam wszystkim Państwu, którzy jeszcze może nie mieli okazji przeczytać, bo jest to znakomita książka, podobnie jak poprzednia. I mam nadzieję, że kolejna, ta nowa, o której Pan mówił, również wyjdzie w języku polskim. Mam nadzieję, że pogranicze będzie kontynuować te linie wydawniczą i będziemy mieć jeszcze więcej Archila Kikodze po polsku. Ja też mam nadzieję, że pan zagości w Gruzji i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Archil Kikodze, tłumaczył Archil Ulidia. Madlova, Sitkens, Madlova. Na razie, do zobaczenia. Dziękujemy.